Zdaje mi się, że nie powinno do tego dojść, do takich dużych podwyżek, jeśli już mówicie Państwo, że tak się dzieje. Szkoda, że tak szybko to się stało i że prezydent ma takie pomysły nietrafione akurat w tym momencie. Od 1 sierpnia wejdą ogromne, ogromne podwyżki dla polityków za sprawą rozporządzenia Andrzeja Dudy. Tutaj właśnie mamy kwoty podwyżek. Marszałek Sejmu dostanie nawet 9 tysięcy złotych podwyżki. Posłowie ponad 6 tysięcy złotych podwyżki. U niektórych to będzie tak naprawdę ponad 100% podwyżka. Co sądzisz na ten temat? Wiesz co, myślę, że tak powinno być po prostu. No proszę pana, jeśli chodzi o podwyżki, uważam, że są zbyt wysokie i w obecnym czasie niepotrzebne. A jeśli chodzi o same stawki? Zbyt wysokie. Uważa pan, że jakie stawki byłyby adekwatne? Bo teraz niektórzy, no, będą to nawet... W granicach 10% w stosunku do obecnych zarobków polityków i ministrów. Ja uważam tak, że obecne pensje są zdecydowanie za małe, biorąc pod uwagę, jaka jest średnia zarobków w Polsce na odpowiedzialnych stanowiskach. Jeżeli będzie się im płaciło mało, no to niestety będą ludzie próbowali jakoś wpłynąć. Zawsze tak jest, że jest lobby. No to dużo łatwiej chyba kupić takiego polityka, który zarabia 5 tysięcy czy tam 9, a nie 20. Więc ja jestem za. Szczególnie, że to nie jest tak, że to jest kilkadziesiąt tysięcy osób. To są osoby, które reprezentują całe państwo. Bez względu na to, z jakiej partii politycznej. Jak najbardziej za. No z jednej strony powinni dobrze zarabiać, ale z drugiej strony, kiedy wszystko drożeje w kraju, realne płace lecą w dół, odczuwalne pensje, siła nabywcza pieniądza jest mniejsza, to chyba powinni się dostosować do reszty kraju, obywateli i zacisnąć pasa, a nie podwyższać sobie. Nieetyczne trochę, no ale co zrobić? No to proszę pana, jest skandal, no to normalne chyba jest, nie? Że to jest skandal. A jeśli chodzi o sam czas, ponieważ wiele osób mówi o tym, że może też nadejść kolejna tak naprawdę fala koronawirusa, a w tym momencie mimo to politycy biorą podwyżkę. A, no to już w ogóle jest. Czas jest beznadziejny do tego. Kiedy zwłaszcza pieniądze będą potrzebne, to oni sobie biorą dla siebie. A uważa pan może, że jakaś inna grupa również powinna otrzymać takie podwyżki? Na pewno. Nie tylko politycy? A jaka grupa? A chociażby funkcjonariusze mundurowi, samorządowcy może też. No na pewno są też inne grupy, które też potrzebują jakichś tam podwyżek. Dałbym podwyżki politykom, ponieważ ciężko pracują na to, co robią. Jestem za tym, żeby wszyscy lepiej zarabiali, a to, że politycy będą przy okazji też, to jest to... No uzasadnione ich pracą. Oczywiście to wiadomo dla tych, którzy wykazują się jakąś pracą, bo tak jest niestety w naszym parlamencie, że jednak chyba nie wszyscy, jak widać, czy można zaobserwować, mają jakiś wkład w to życie polityczne. A jeśli chodzi o kwoty? No kwoty to powinno być, w sumie to powinno być ustalone od średnich na przykład zarobków w ogóle w Polsce. To nie jest w porządku, to jest nie do przyjęcia. No. Dla mnie to, jako dla emeryta, to są nieboskie pieniądze po prostu. Ale oczywiście każdy polityk, poseł musi zarabiać nie tak jak emeryt, tylko godnie. Nie? Ale takie podwyżki z rzędu 13, 18 czy 19 to nie do przyjęcia chyba, nie?